Pani Ewo, ja chciałam się teraz zapytać o nieco inny program, którego byłam ogromną fanką. Mówię tutaj oczywiście o Rozmowach w toku. Czy gdyby pojawił się taki pomysł, żeby one powróciły, to chciałaby Pani znowu odnaleźć się w roli prowadzącej? Na pewno taki pomysł mają widzowie, ponieważ spotykam się z tym, że często mnie o to pytają i w komentarzach, a także w takich bezpośrednich spotkaniach. I to jest bardzo miłe, że tęsknią za tamtym formatem, w którym najważniejsza była szczerość i taka prawdziwa rozmowa i próba znalezienia rozwiązania problemu albo opowiedzenia o jakiejś pasji czyjejś i pokazanie jej światu. I to było piękne. Nie wiem, czy to jest czas na ten format, czy tak jeden do jeden mógłby być przeniesiony, ponieważ dużo jest para dokumentów, które udają czyjeś historię. Myślę, że mogłoby się niektórym mylić, co jest prawdą, a co jest historią zmyśloną, a tego bardzo bym chciała uniknąć. Przez tyle lat udało się nam faktycznie zadbać o to, żeby goście opowiadali swoje prawdziwe, autentyczne historie, bo na tym polegała siła tego programu, że nie chciałabym tego zburzyć. Rozumiem, ale na przykład nie jest tak, że chciałaby Pani jednak, żeby ten program powrócił może w nieco innej, zmienionej formule, takiej dopasowanej do dzisiejszych czasów? Jeżeli ktoś ma pomysł na to, to bardzo chętnie posłucham, bo wydaje mi się, że ludzie po prostu potrzebują rozmowy. Rozmawiamy ze sobą anonimowo przez komentarze, dogryzamy sobie, wbijamy sobie szpilę, a to nie jest żadna konstruktywna rozmowa. Nawet jeżeli ważna jest czasami krytyka, to dobrze, żeby była ona konstruktywna, nie tylko po to, żeby zaspokoić czyjeś ego. I zwłaszcza jeżeli tak trudno jest dzisiaj zadbać o kondycję psychiczną nas wszystkich, to myślę, że to byłoby ważne, żeby po prostu rozmawiać i pokazywać sposoby na radzenie sobie z różnymi przeciwnościami. Więc kto wie, może.